profesor Piotr Grochmalski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, jednym z naszych gości. Witam pana profesora. Witam, pozdrawiam serdecznie. I pan profesor Arkadiusz Jabłoński, politolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, witam pana profesora. Panowie, ja zacznę od tego naszego bezpieczeństwa z polityką w tle, albo od polityki z bezpieczeństwem w tle. I powiem tak, jako laik, nie jako rządzący, nawet nie aspirujący do rządzenia, widząc prognozę pogody, i która mówi o tym, że będzie padał deszcz, to profilaktycznie biorę ze sobą parasol. Czy nasz rząd zadziałał tak, jak należy, mając na uwadze tę prostą zasadę i wczorajsze przemówienia w Sejmie, pan profesor Grochmalski? No, z samej treści przemówienia wyraźnie widać, że zbudowana taka propagandowa narracja, która ma zakłamać przekaz. No bo jak sobie przypominam, wczoraj premier polskiego rządu twierdził, że wszyscy to widzieli, wszyscy to słyszeli, że nie zlekceważył niebezpieczeństwa. No właśnie wszyscy słyszeli, że zlekceważył. Przekaz zasadniczy był taki, który demobilizował społeczeństwo i służby. No, traktujmy poważnie obywateli. No, można oczywiście i zaparte, można twierdzić, że to, co powiedziałem, to nie powiedziałem, tylko powiedziałem coś radykalnie odwrotnego, ale przekaz zasadniczy był właśnie taki, że ewentualne zagrożenia nie będą miały dużych rozmiarów. To znaczy przekaz był demobilizujący, uspokajający, zresztą charakterystyczny dla ogólnej postawy premiera Tuska, bo wielokrotnie tworzył tego typu narrację, że on panuje nad sytuacją. Zresztą Donald Tusk kreuje się jako taki polityk typu Łukaszenka, typu Putin, czyli taki człowiek, który zawiaduje, poucza, wydaje dyspozycje. Ta narracja, te pokazy, z którymi mieliśmy do czynienia, nie mające nic wspólnego z pragmatyką rządzenia w sytuacjach kryzysowych, czy też zarządzania sytuacjami kryzysowymi, to jest wytnij wklej tego wszystkiego, z czego dotąd śmialiśmy się, kiedy pokazywane były obrazki właśnie owego zarządzania realizowanego przez Łukaszenkę, kiedy pouczał, ganił, natychmiast kazał rozliczać. No i oczywiście te słynne do znudzenia połajanki Putina, znane dotąd w tym okresie przed agresją na Federację Rosyjską. A z racji tego, że od samego początku Tusk realizuje niektóre elementy przejmowania władzy, z jakimi mieliśmy do czynienia w Federacji Rosyjskiej, chociażby atak na media, to wszystko przecież było takim początkiem przekształcania państwa rosyjskiego przez Putina w taką silną władzę autorytarną. Przy czym trzeba uczciwie powiedzieć, że ten proces w przypadku Federacji Rosyjskiej przebiegał znacznie wolniej, niż ma to miejsce dzisiaj w Polsce. Więc jeśli Donald Tusk publicznie, przemawiając w Sejmie, skalał parlament owym kłamstwem, takim medialnym kłamstwem, czyli sądząc, że inne media stworzą taki parasol ochronny nad tym kłamstwem, no to widzimy, gdzie dzisiaj jesteśmy. Bo przecież cały szereg tego typu działań powinien się spotkać z bardzo jednoznaczną oceną, krytyczną oceną. No i z drugiej strony fakt, że może sobie pozwolić na to, ze względu na poczucie bezkarności związanej właśnie z tą osłoną medialną. To jest też jeden z powodów tego dziwnego, szokującego traktowania stacji Republika. Szokującego także z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli jako źródła kluczowej informacji, bo z tego co wiemy, zasadnicze informacje obywatele otrzymywali od dziennikarzy lub też z innych źródeł, a nie od
tych agent, które były zobligowane do przekazania informacji. Przy czym w tej kwestii jest taka kluczowa sprawa, mianowicie opóźnienie działań o 3 dni przełożyło się konkretnie na skalę strat, na skalę tej katastrofy, ale także uczciwie powiedzmy na skalę ofiar ludzkich. Dlatego, że gdyby odpowiednie struktury zaczęły przeprowadzać działania zgodnie ze skalą zagrożeń, to nastąpiłaby ewakuacja ze szczególnie krytycznych miejsc, ewakuacja szpitali, ewakuacja całych kwartałów zamieszkanych przez ludność i nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, na ile by się to przełożyło, na przykład na zmniejszenie strat ludzkich konkretnie. Więc Tusk wie, o co się toczy gra, bo to jest bezpośrednie, wraca historia smoleńska, to jest bezpośrednie przełożenie na skalę strat ludzkich, czyli ilość zabitych osób w wyniku tego dramatu, tej katastrofy, której można było uniknąć w tej skali, można było dokonać wcześniej ewakuacji, a nie czekać na sytuację krytyczną, kryzysową i wykorzystywać już złożony sprzęt, aby w tych dramatycznych warunkach ratować ludzi. To można było wcześniej wykonać i o to toczy się w tej chwili gra. To ma przykryć, ta cała fala kłamstw, także ten spektakl, z którym mieliśmy wczoraj do czynienia, wykonanie poszczególnych ministrów, którzy zaklinali rzeczywistość, uciekali od tej kluczowej odpowiedzi, dlaczego pomoc była spóźniona o co najmniej 3 dni. To twardo wynika, nawet 4 dni, bo 13 września wypowiedź jest właśnie demobilizująca, wypowiedź jest szokująca z punktu widzenia ówczesnej sytuacji. Mamy więc do czynienia co najmniej z opóźnieniem sięgającym 68-72 godzin. To są w tych sytuacjach, w tej sytuacji, gdzie warunki zmieniały się z godziny na godzinę, gdzie dynamika zagrożeń była ogromna, to tego typu spóźnienie jest potężnie krytyczne. To jest po prostu ogromne obciążenie w przypadku człowieka, który ma instrumenty w swoich rękach, aby zmniejszyć skalę strat, a w konsekwencji także, pamiętajmy, zmniejszyć skalę obciążeń budżetu państwa związanych z odbudową tego obszaru. To wszystko jest ze sobą powiązane, czyli skala strat, skala kolejnego ogromnego zadłużenia państwa z tytułu koniecznego wsparcia tego obszaru czy tych obszarów, to jest wszystko konsekwencja ogromnej straty czasu, nie do nadrobienia. To jest coś, co nie odzyskamy. To jest też konsekwencja lekceważenia bezpieczeństwa obywateli w makroskali. Panie profesorze, ale mowa cały czas była o tym, że wszystko było pod kontrolą, że prognozy nie były wcale alarmistyczne czy alarmujące i że ponoć się zmieniały, choć się nie zmieniały, no ale ponoć się zmieniały. No wszyscy wiemy, właśnie wszyscy wiemy, że kluczowe instytucje monitorujące IMGW przekazało już 10 września jednoznaczną ocenę, pozwalającą właśnie na przygotowanie się do tego typu zagrożeń. To samo dotyczy struktur unijnych, ale pamiętajmy, że w przypadku odpowiedzialnego rządu zawsze się robi nakładkę, to znaczy przyjmuje się wariant raczej bardziej krytyczny, bardziej potencjalnie niebezpieczny od tego, który ewentualnie nastąpi. Na tym polega cała logika bezpieczeństwa. No nie można przyjmować, że Tusk jest człowiekiem, którego słońce Peru może liczyć na łucz szczęścia, na to, że mu się tym razem uda. No nie. Gdyby to dotyczyło jego biznesu, jego rodziny, w porządku. Ma prawo podejmować tak zaskakujące działania, tak niepoważne, tak dramatyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, ale tutaj odpowiada za bezpieczeństwo państwa, za bezpieczeństwo milionów obywateli. Jesteśmy w sytuacji skrajnych zagrożeń związanych z wojną na Ukrainie. W związku z tym od przywództwa, od premiera oczekujemy
adekwatnych działań. Panie profesorze, o wojnie na Ukrainie w ogóle już nikt nie pamięta, przynajmniej rząd o tym głośno nie mówi, ale za to z ust premiera usłyszeliśmy o rosyjskich trolach, które uaktywniły się, i o rosyjskich agentach, które za sprawą powodzi się uaktywniły. Pan profesor Jabłoński. No, pan profesor Grochmalski tak prawda, elokwentnie wyjaśnił pewne mechanizmy zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, że tutaj trudno coś do tego dodać. Jako socjolog chciałbym natomiast zwrócić uwagę na pewne mechanizmy, którymi się posłużył pan premier. Po pierwsze, te przesadnie alarmujące, to sformułowanie, że nie są przesadnie alarmujące, to było to takie nawet przygotowywanie narracji, że każdy byłby zaskoczony, że ta skala tego prawda, kataklizmu pogodowego była nie do przewidzenia przez kogokolwiek. Myślę, że miał prawda, albo świadomość, że państwo nie jest gotowe do takiego prawdziwego przeciwstawienia się temu możliwemu zagrożeniu, o którym wiedział zarówno od swoich służb, jak i prawda, również od nawet zewnętrznych różnych komunikatorów, więc od razu jakby zastrzegł to, że no do pewnych rzeczy nie możemy nigdy się przygotować. No chyba, no ale tu już nie chcę oskarżać premiera o działania dywersyjne, no sam nie podjął odpowiednich działań w sytuacji, w których to no powinien od dawna, no i to potem od razu usprawiedliwiał tym, że no nie ma takiego poważnego zagrożenia. Po drugie, ten rodzaj prawda, działalności, chciałoby się powiedzieć, zarządzania kryzysowego, który można umownie nazwać PR-owską putinowszczyzną, o tak bym takiego czegoś ten użył, no to jest tak, możemy się z tego śmiać, ale to jest skuteczne. Skuteczne właśnie wtedy, gdy państwo nie jest przygotowane do realnego zmierzania się z zagrożeniami, no to wtedy stwarza się wrażenie, że tutaj najważniejsze czynniki w państwie czuwają dzień i noc i szczegą obywateli, bowiem ten rodzaj niewiedzy, jaką my wszyscy jesteśmy niestety tutaj dotknięci, wynikający z tego, że nie jesteśmy na miejscu, no pozwala poprzez przekaz medialny no być przekonany, że tam naprawdę dzieje się dobrze. No oczywiście potem są zakłócenia i to się nazywa trollami często rosyjskimi, a więc ludzie, którzy stamtąd mówią, tak nie jest wcale, jak media pokazują, i próbują przesyłać jakieś informacje, no ale na to jest ten sposób właśnie, o którym pan redaktor wspomniał. Żyjemy bowiem w populistycznym czasie demokracji medialnej. I Donald Tusk i jego ekipa potrafią z tego korzystać. Pytanie jest, dlaczego nie korzystają z innych instrumentów funkcjonowania państwa? No, odpowiedź jest taka, albo nie do końca są przygotowani do korzystania, bo te instrumenty są, instytucje są, tylko trzeba odpowiednio nimi zarządzać. No albo też no, jest to jakiś rodzaj no, słabości w ogóle tego typu myślenia, który ma swoją pochodną w takim liberalnym przekonaniu, że państwo powinno być wycofane, że to tutaj obywatele powinni sobie sami radzić. To się niekiedy bzdurnie nazywa zasadą pomocniczości, bo nie o to wtedy chodzi, ale taką narracją, że minimalne państwo to jest państwo dobre, zatem ono raczej powinno włączać się w akcję wtedy, kiedy zagrożenie jest naprawdę poważnie. No to więc powracamy do punktu prawda, pierwszego. Jak się okazało, że to zagrożenie jest jednak alarmujące, no to wtedy się pojawili, no ale pojawili się w tej wersji PR-owskiej. I bardzo panom profesorom dziękuję. Dobrego dnia życzę. Za moment kolejny gość.